Siemano wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku z naszego Skybloka Hardcora. Dzisiaj będziemy budować mob spawner, ciąg dalszy. Materiały pozbierałem, drewno pozbierałem, ubożej moli to jedyne. Jak mi się kuźwa nie chciało. Mamy tyle kobla, tyle drewna. No. Weźmy się za budowę niż zgadać. Bo przynajmniej coś z tego wyjdzie. Póki jeszcze nie pada. Jak tam wam mija dzionek? To nie miało być tu. Myślę... Tak, zdarza się. Nie, myślę serio, czy by nie zrobić, czy będziecie chcieli może konkursik jakby, żeby móc kogoś zaprosić na tą mapkę, który mógłby sobie z nami pogrywać, który mógłby sobie z nami grać na odcinkach. Nie mówię, że tam bym miał dostęp cały czas, czy coś takiego, ale... też by to ułatwiło sprawę, bo jednak byłoby nas dwóch bądź trzech, zależy od aniołka, jak tam z czasem i to z chęciami. Ale... A nie, wziąłem drabinę. Ej, dobra, duże to. Duże, duże. I tak właśnie rozkminiam sobie. Mam nadzieję, że no wam się spodoba ten pomysł. Dajmy jeszcze jedną kratkę. Okej. Okay. Teraz tak. Woda spływa na 8 kratek. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, zrobimy sobie najpierw takie jakby odpływy do wody. Uszykujemy wszystko. Trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Oczywiście, jeśli wam się ta seria w ogóle podoba, bo ja nie ukrywam, że robię czasami też odcinki naprzód, więc nie zawsze wiem, co wy takiego piszecie tam. Kurde, co 8? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, myślałem, że nie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Więc oczywiście, żeby nie było, że żebyście się na mnie obrazili, no ale no, no nic na to nie poradzę, no praca to wszystko, też, też chcecie live'y, no i coś wiąże się z czymś. Ale mam nadzieję, że będzie wam się podobać ta seryjka. To już chyba jest czwarty odcinek, więc już powoli coś się zaczyna dziać. Oczywiście najtrudniej będzie dojść, żeby zabić smoka w końcu, nie? Ale jak smoka zabijemy, jeszcze do endu będziemy szli, więc tylko ta seria będzie miała minimum gdzieś te 30 odcinków. Czekaj, teraz mamy 4 i takiego szczerze nic nie mamy. By the way. No to może potrwa czasami więcej, tylko jeśli będą chęci. Chęci i będziecie chcieli to oglądać. Coś się skopało. Kurczę. Muszę w końcu kupić ziemię. Mam nadzieję, że jakaś owca wyjdzie, bo no nie lubię, jak jest noc. Chociaż ja tam niby, chociaż ja wszystko widzę, ale sam fakt jakoś nie mogę strawić czasami. Tu. O, fajnie się ułożyło. I no i moby, nie?
i cyk. Tylko, że tu muszę na razie chyba zostawić tą kartkę. Podstawię drabinę od razu, żebym wiedział, że tu jest to. Oczywiście też napiszcie, że jak, czy jak coś buduje, to chcecie timelapsa puszczonego, czy chcecie po prostu oglądać, jak buduje i coś tam najwyżej do was zgadam, czy coś takiego. No wszystko, że tak powiem, zależy tylko i wyłącznie od was. Bo dla mnie to nie ma różnicy, czy ja to buduję na wizji, czy na timelapsie, czy na zwykłej przerwie. Nie ma różnicy dla mnie. Więc tak powiem, tutaj zdalam się na was. Dobra, 6 minuta, nieźle. W ogóle rozkminiam już, jak stworzyć te zero-tickowe automatyczne farmy, bo no, nigdy nie robiłem ich, ale mam już jakiś tam pomysł. Ale no wiadomo, że to wszystko na zegarku musi być, no to wiadomo, o co chodzi. 3 piachu, jechana i robi się totalnie. Bambusa oczywiście będzie miał potem do przepalania, nie? Do piecyków. Będzie bezpośrednio zrobione od tego jakby dotycznej farmy. Będzie po prostu możliwość wysunięcia jakby do właśnie do tego, żeby mieć żeby to momentalnie przepalało. Żeby musiał coś przepalać, nie? Więc taką automatyczną. A ty kurczy byku jeden. Ale dobrze, że mi się pająk akurat zrespił. No bo właśnie, bo potrzebuję. Bo potrzebuję ten i tamten. Kurde. Ale ja nie mogę się rozkminić coś. No, wełnę, bo chcę w końcu łóżko zrobić. Dobra, to byśmy mieli. Teraz tak. Woda za deski. No w sumie nie wiem, ile tego będę potrzebował. A to jest na szczęście lód. Dobra. 16, nie? No 16 to spoko. Dobra, ja sobie wezmę od razu kobla więcej. Tabliczki muszę zrobić. Czy mam patyki? Mam patyki. To tak czy siak będę potrzebował jeszcze. Właśnie to. Cyk. To mam, lód mam, to mam. To już chyba za mało może być. Dobra. Żarcie. Żarcie jest tu. Super. Nie, no ładnie to było. Nawet jeśli oni by przeżywali to, by nie ginęli, to i tak zarąbiście. Bo przynajmniej jeszcze expa bym miał. Więc to zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Wow! No właśnie. Tego się obawiam. Super. Dobra. Nie, tu. Cyk, cyk, cyk. Dajcie 4 sztuki. Miecz potrzebuje. No właśnie tego się najbardziej obawiałem i wiedziałem, że to właśnie tak się stanie. Że one tam się już kurde zrespią.
czemu? Właśnie tego się obawiałem, że zapomnę kuźwa to oświetlić. No i stało się tak, jak sądziłem. Dobra, lód tu jest. Nie. Nie wiem, kuźwa, gdzie jest mój miecz. Mój miecz mógł spaść tam. Muszę tu oświetlić. Dobrze, że bardzo wiele szkód nie zrobiło to. Lekkie zniszczenia to tam po biedy. Dobra, ja sobie zejdę na dół, zobaczyć, czy tam jest mój miecz. I w ogóle inne moje itemy. Nie ma. To już nie fajnie. Bo jednak straciłem pełno bruku. Aj, karamba, karamba. Nie, to może tu być na razie. No! Fajnie, tylko że ja jeszcze nie mam nawet kilofu. Nie denerwuj się, Dawid, nie denerwuj. Będzie wszystko dobrze. Nic się nie stało. Cyk. Cyk. To by było, to by było. No to muszę wziąć z mojego całego jednak. Tabliczek znów nie mam. Dobra, troszeczkę materiałów poszło się dymać, niestety. Niestety, niestety. Fajnie, że mam łuk. To mnie chociaż cieszy. Jedzonko. To mnie chociaż cieszy, że mam właśnie łuk. Bo jednak... O, mam kości, to sobie odłożę, to muszę mieć. Kurde, ja już nie mam więcej tego, nie? Kamienia. Dobra, to sobie zrobię później. No filmy właśnie tak... Nie ma, dobra. Nie, white ponty. O, może jak zrobię tak, to się już nie będą w ogóle wyświetlać. Dobra, teraz tu. 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 Dobra. Świeczki biorę, bo świeczki się przydadzą. Proszę. Teraz tak, lód. Cyk. 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 Okej. Okay. Zapomniałem. I cyk. Dobra. Tu jest okej. Okay. Po co ja chciałem tabliczki? Nie wiem, w sumie już okej. Okay. Tu jest mniej więcej środek. Jak to rozleję... To jest kicha. To jest kicha. Musiałbym zrobić wtedy... Czekaj, tu w ogóle nie ma sensu bytu. Te narożnikowe. To jest jedna kratka i tutaj nawet nic nie postawię. Dobra, Edzio, niech na razie tam będzie.
Patrzę mu się w twarz, ale nie reaguje. Dobra. Kurczę, muszę to rozkminić. Wiecie co? Chyba to zrobimy w kolejnym odcinku. Pokażę wam, jak to rozkminiłem. Bo, że tak powiem, na razie to nie ma sensu. Bo będę więcej zastanawiał się niż tworzył. Musiałbym chyba to jakieś tabliczki może poukładać. I po prostu tam wylać jakąś wodę. Żeby to spływało, więc... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się w tym samym miejscu, o tej samej porze. Na pewno już wiecie, w które dni wlatuję filmiki, o której godzinie. Ja jeszcze o tym... Może wiem, może nie? Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie i siemano.